przyjrzałem się liście tych, którzy się wstrzymali albo w Platformie, albo głosowali przeciw i prawdę mówiąc sobie skojarzyłem zeznania majątkowe części tych ludzi. Zastanawiałem się, ilu z nich właśnie próbowało wykupić polisę ubezpieczeniową na wypadek dojścia PiS-u do władzy. Zgadzam się z kolegami, że prawie 7 lat zaniechań. Trzeba było huknąć Kamińskiego za wszystko, co wyrabiał. W ogóle bezdyskusyjna sprawa tuż po przejęciu władzy. Kwestia, że tak powiem, timingu. Słuchajcie, 7 lat po jest rozpatrywany ten wniosek? Dlaczego nie rok temu? 3, 4, 5. Albo chyba prokuratura dopiero... Ale to też nam mówi trochę o tym, jak funkcjonuje to państwo, tak? Ja się wczoraj słyszę, że teraz prokuratura potrzebuje biegłych, żeby stwierdzić, że ten, co jeździł 200 czy 250 po Warszawie, przecinając wszystkie ciągły, czy on stwarzał zagrożenie, czy nie. No to jak oni ośmieszając policję, jak oni potrzebują do tego biegłego, to trzeba wyjść na przystanek autobusowy, porozmawiać z ludźmi, znajdą biegłych na każdym rogu. Więc to jest pierwsza rzecz, wiesz, wieloletnie zaniechania. Wydaje mi się, że koniunkturalizm niektórych i Tomek mówi brak profesjonalizmu. Według mnie kompletna głupota części, bo oni nie rozumieją istoty tego wniosku. Nie rozumieją, czego dotyczyła ta sprawa, więc... Ale jak to jest bardzo... Wszystko to zlane w jeden nurt dało taki efekt i z jednej strony mamy incydent, ale z drugiej strony powiedziałbym, że wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj było to głosowanie, że był to symboliczny koniec całkowicie nieudanej, zbankrutowanej, niestety, jak się okazało, choć słusznej w swojej istocie, operacji depisizacji Polski.